organizacji. Chodźcie, podejdźcie. Powiedzcie też, co widzicie. Codziennie. Powiedzcie ludziom, niech usłyszą. Zabijają żrebne klacze. Mam źrebaki od nich. Sama wyżałam na haku wiszące matki i z ich wyprutych brzuchów wypadały gotowe już żrebaki. Widziałam staruszki skatowane. Ciężko pracowały całe życie. Oprócz tego mój dziad był ułanem. Kochał konie. Dalej. Jesteśmy Polakami. Czym mamy się chlubić w świecie? Co nam zostało? Czy wszystkie skrzydła już nam obcięto? Czy Husaria to tylko w bajkach? A gdzie historia Polski? Tu mamy zdjęcie ze Staroszewa. Półroczny żebak. I setki i tysiące innych cały czas jadą. Tam znajduje się koło Rawicza. 100 koni dziennie zabijają. W tytule mają rzeźnia dla koni i żrebaków. Przede wszystkim dzieci koni jadą. Gdzie nasza tradycja? Dobrze. Wzywam teraz tutaj przedstawicieli organizacji Viva. Proszę, podejdźcie, powiedzcie, też do ludzi coś. Dobrze. Chodź, 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 chodź. Ja mogę, zanim koleżanka dojdzie, powiedzieć. Tara walczy od 19 lat. Za chwilę zacznie się 20 rok naszej walki o konie. Dlaczego tak trudno nam wreszcie zmienić zapis w ustawie? Dlaczego tak trudno? Bo ludzie mówią, że kochają, ale nie walczą. Ktoś obciął im skrzydła. Ktoś zabił marzenia. A ja marzę o koniach na łące. Marzę o Polsce mlekiem i miodem płynącej. Na chwilę przerwa. Teraz przedstawicielka Viva. Dzień dobry. Zachęcam wszystkich do składania podpisów pod petycjami. Dzisiaj ani jutro raczej niczego nie zmienimy, ale musimy dać naszemu rządowi znać, że nie zgadzamy się z sytuacją, która obecnie ma miejsce. Także wszystkie zainteresowane osoby zapraszam tutaj i proszę o składanie. Dziękuję. Prosimy podchodzić naszego namiotu, składać podpisy. Myślę, że jest to akcja, która nie powinna u nikogo, kto tutaj stoi, kto tu przechodzi, pozostać bez odzewu. Odczytamy teraz petycję.